Cześć, witajcie na kanale Red My Lips Art. Ja mam na imię Sylwia i jestem makijażystką. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwie różne techniki malowania brwi. Z jednej strony będzie to technika naturalna, która ma subtelnie podkreślić brwi w taki sposób, aby wyglądały jakby były nasze, ale ładniejsze. Z drugiej strony będziemy testować technikę w sensu instagramową, czyli taką, która jest bardzo popularna obecnie na Instagramie, czyli taka, która jest techniką mocniej wyrysowującą, brew taką, która bardzo wyraźnie wydobywa kształt brwi. Także sprawdźmy, która jak będzie się prezentować do tego makijażu. Zapraszam Was do oglądania. Z mojej lewej strony będę wykonywać brew naturalną, natomiast z prawej taką instagramową. I z lewej strony zacznę sobie takim moim ulubionym sposobem, czyli zacznę od delikatnego wyczesania sobie brwi żelem. Ja wyczesuję je w przeciwnym kierunku, aby po prostu ten żel dostał się we wszystkie zakamarki moich brwi. Kiedy brwi wyczesane są już do góry, przechodzę do takiego cieniutkiego, skośnego pędzelka i cienia do brwi, w takim oto odcieniu tutaj. I będę sobie nim wyrysowywać takie pojedyncze włoski, aby sprawiły efekt takich ładnych, zagęszczonych brwi. Zaczynam sobie od miejsc, w których widzę takie ewidentne luki, tam gdzie widzę, że tych włosków jest mniej, że one są rzadsze, że gdzieś są takie, wiecie, jaśniejsze, nie wiem, punkciki, gdzie jest, przebija więcej skóry po prostu. Im zmierzam bliżej końcówki, tym staram się, aby te włoski były krótsze, rzadsze i bardziej delikatne, natomiast najwyraźniejsze chciałabym, aby były tutaj bliżej nasady. Chciałabym też delikatnie sobie przedłużyć tą nasadę, ponieważ u mnie ładniej wydobywa się kształt brwi, jeżeli sobie delikatnie obniżę tutaj tą podstawę. Więc tak też robię, staram się je delikatnie obniżyć, czyli imituję tutaj włoski, że zaczynają rosnąć mi troszeczkę niżej. Dorysowuję też bardzo delikatnie tutaj z przodu takie, wiecie, króciutkie włoski. Bo to też zawsze daje efekt takich mega, mega naturalnych i puszystych brwi. Teraz wracam do mojego żelu, delikatnie wycieram go o opakowanie i przeczesuję brwi ponownie już w prawidłowym kierunku. Tutaj tą górę lubię sobie troszeczkę mocniej nastroszyć. Gdyby pojawiła się sytuacja, że te brwi byłyby takie za ciemne, zbyt intensywne, to przed żelem jeszcze pewnie wyczesałabym je po prostu takim czystym czesadełkiem. Natomiast tutaj widzę, że jest wszystko w porządku, więc zostanie mi sam żel. Dla poprawienia tutaj precyzyjności i kształtu wezmę sobie odrobinę korektora. Mam taki grubszy, też skośny, ale grubszy pędzelek i tutaj wyłożyłam sobie troszeczkę korektora i odrobinkę zanurzę sobie pędzelek w tym korektorze, o tak, żeby nie było za dużo produktu na nim i delikatnie doczyszczę sobie tą granicę, aby była bardziej zdefiniowana. Przez to, że mamy taki efekt bushy brows, ta definicja czasami może nam zaniknąć. Natomiast nie chcę, żeby to była taka, wiecie, wyrazista, biała, korektorowa linia. Chcę po prostu wyczyścić sobie ewentualne jakieś takie włoski, które mi nie wyszły, powiedzmy, które gdzieś znalazły się poza główną linią brwi. Więc nic ostrego, nic wyrazistego, ale po prostu tak, żeby wyglądało, wiecie, naturalnie. Mam wrażenie, że zrobienie tej brwi zajęło mi jakieś 5 minut, aż jestem w szoku, że już skończyłam. I teraz przejdziemy sobie do brwi mojej prawej. I tutaj będziemy sobie wykonywać makijaż tych brwi za pomocą pomady. Ja użyję sobie, żeby nie mieć też takiego zbyt sztucznego i takiego przesadzonego efektu, pomady w odcieniu karmel, czyli takim dosyć jasnym, takim średnim brązie. Dodam sobie tam kropelkę płynu Duraline i rozrobię go w taki sposób, żeby konsystencją po prostu dobrze mi się pracowało. Będę używała tego samego pędzelka, wyczyściłam go o chusteczkę i teraz zmieszam sobie ten Duraline, wycieram sobie nadmiar
o dłoń i zbieram tak, żeby mieć jak najwięcej na końcówce. I teraz będę starała sobie, muszę wziąć lepsze lusterko i będę starała się wyrysować ładny kształt, zaczynając od podstawy i żeby ta końcówka była taka ładnie podkreślona, wydobyta. Ja też nie mam takich, wiecie, skrajnie, idealnie wyskubanych brwi, ponieważ ja lubię taką regulację brwi, żeby ona była taka, wiecie, bardzo naturalna, więc nie wiem, czy mi się to uda i też muszę przyznać, że dawno takich brwi nie robiłam, więc mogę wyjść z wprawy, miejcie to na uwadze, że może być nieidealnie. Zaczynam od podstawy i ciągnę taką linię wzdłuż całej brwi. Okej, chyba się udało. I teraz tą linię sobie troszeczkę tak docieram ku górze, żeby nie było takiej, wiecie, takiej krechy, tylko żeby to był taki efekt troszeczkę gradientu, takiego ombre. Chciałabym, aby końcówka brwi była bardziej taka ciemna i ostra, dlatego tutaj skoncentruję pewnie troszkę więcej produktu. Kiedyś widziałam taki patent, że jak się człowiek tak zmarszczy, to łatwiej jest tą końcówkę tutaj od góry tak wyrysować, więc tak próbuję, ratuję się jak mogę. Sprawdzam, czy nie przesadziłam z długością. Nie, no jest akurat. I tą końcóweczkę sobie jeszcze dopracowuję tą pomadą, żeby była najciemniejsza. Natomiast im bardziej do środka, tym chciałabym, aby była delikatniejsza. I tutaj już robię takimi, widzicie, włoskowymi troszkę ruchami, żeby nie przesadzić z ilością. Okej, wydaje mi się, że w miarę mi się udało tak wyrysować ładnie tą brew, że nie jest jakaś taka strasznie kwadratowa. Wezmę sobie czystą szczoteczkę i wyczeszę sobie nadmiar tutaj z przodu na pewno. Delikatnie od spodu też wyczesuję, żeby pozbyć się tej takiej ostrzejszej krawędzi. I tutaj troszeczkę górę chciałabym mocniej wyczesać, żeby mieć taki efekt właśnie bardziej gradientu. Wydaje mi się, że potrzebuję jeszcze odrobinki pomady w tym miejscu. Chyba lepiej nie będzie. I teraz wezmę sobie znowuż korektor i będę chciała sobie, wiecie, tak jeszcze mocniej zaznaczyć tą dolną linię, żeby była taka bardziej ostra i wyrazista. Więc biorę sobie inny, czysty już pędzelek i korektor. I nim sobie wyrysowuję taką linię pod linią brwi, aby odciąć jeszcze mocniej ten kształt. To, że nie mam idealnie wyregulowanych brwi, jest utrudnieniem, ponieważ widzę, że korektor znajduje się również gdzieś tam na moich włoskach, więc może to być jakoś tak troszkę zbyt widoczne, ale zaraz zobaczymy, co da się z tym zrobić. I staram się teraz ten korektor troszeczkę tak rozetrzeć, no bo taka plama to nie wygląda za dobrze. Tu jeszcze muszę sobie wrócić przez te włoski moje niesforne, dopracować sobie tą końcóweczkę. Kurczę, dawno nie malowałam takiej brwi. Fajne ćwiczenie. Fajne ćwiczenie dzisiaj sobie zafundowałam. Biorę sobie taki malutki pędzelek, aby delikatnie rozproszyć ten korektor. Coś mi jednak nie gra z tą końcówką. Okej, no myślę, że jest okej, już nie ma co się czepiać. I znów wezmę sobie żel do brwi i delikatnie je sobie wyczeszę na żel. Więc tutaj troszeczkę bardziej je kładę, żeby nie wychodziły mi poza ten mój rysunek brwi, bo jak teraz je bym stawiała pionowo, no to one by tutaj tak mi się nie wpasowały w ten kształt, który namalowałam. Więc troszeczkę bardziej je kładę, chodzi o to, żeby je po prostu troszeczkę ujarzmić.
I tak prezentują się dwie różne brwi, brew naturalna i brew instagramowa. Muszę Wam przyznać, że miałam lekkiego stresa, czy dam radę w ogóle taką namalować, bo naprawdę bardzo, bardzo dawno takich brwi nie malowałam. No uważam, że jest okej, że dobrze, że udało mi się. I teraz przyjrzyjcie się mojej twarzy, przyjrzyjcie się makijażowi i powiedzcie mi, która brew w Waszej opinii prezentuje się lepiej. Oczywiście, żeby sprawdzić lepiej jeszcze ten makijaż i to, jak te brwi się prezentują, przejdziemy sobie do światła dziennego. Okej, i vloger Sysia melduje się przed oknem. I spójrzcie, tak prezentują się brwi. Z tej strony naturalna i z tej strony sztuczna, instagramowa. Nie wiem, powiem Wam, że jak sobie patrzę na tą brew, to ona prezentuje się bardzo ładnie. Ten makijaż jest taki wtedy mega taki estetyczny się robi, ale jak spojrzę na siebie tak po prostu, tak wiecie, tak po prostu, to czuję się z tej strony dużo starzej. Tak jakby ta strona, to jestem taka, wiecie, subtelna, delikatna kobieta, a z tej strony mam wrażenie, że dodało mi kilka lat, ale to jest takie moje subiektywne odczucie. Dajcie znać, co Wy sądzicie. Moim zdaniem, no, ta jest taka odmładzająca troszeczkę. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie, która brew Wam się bardziej podoba, która jest bardziej w Waszej estetyce i dajcie mi znać, która Waszym zdaniem lepiej się na mnie prezentuje, w której wyglądam lepiej po prostu, jestem ciekawa. I jaką brew stosujecie na co dzień, czy taką malujecie, czy taką, czy jeszcze inaczej. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach i ja za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.